postanowiliśmy stworzyć serię, w której nauczymy Was podstaw koszykówki. W miarę możliwości co tydzień będziemy publikowali nowy odcinek. W tworzeniu filmów oprócz mnie uczestniczyć będą Aleks, montażysta i operator kamery, Bartosz, operator kamery. A więc bez zbędnego przedłużenia zapraszamy do odcinka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak poprawnie wykonać dwutakt. Jednak zanim do tego przejdziemy, zaczniemy od prawidłowego ustawienia nóg przy rzucie i prawidłowego rzutu. Zaczynając. Jeżeli jesteśmy praworęczni, nogi ustawiamy następująco. Lewą nogę, napięcie przesuwając, ustawiamy prostopadle do nogi prawej. Następnie, wykonując ruch na palcach, ustawiamy lewą nogę równolegle do nogi prawej. Jeśli jesteśmy leworęczni, wykonujemy ruch dokładnie odwrotny. Prawa noga na początku jest prostopadle do nogi lewej, następnie na palcach ruch i prawa stopa jest równolegle do nogi lewej. Przejdźmy do ustawienia rąk. Ja jestem praworęczny, więc nogi ustawiam tak, jak wcześniej wspomniałem. Aby poprawnie wykonać rzut, sięgamy ręką na wysokość ramiona. Piłkę stawiamy lekko na palcach, aby zmieściły nam się czubki naszych palców drugiej ręki. Płynnym ruchem przekładamy nadgarstek i zginamy rękę w łokciu, tak aby powstał nam kąt prosty. Tak samo tutaj kąt prosty. Rękę dostawiamy, tworząc znak T z kciuków. Teraz płynnym ruchem schodzimy, uginamy kolana, a tak wykonujemy rzut. W drugiej części filmu przechodzimy do nauki dwutaktu. Dwutakt, podobnie jak rzut, składa się z dwóch części. Z ustawienia nóg i prawidłowego rzutu, którego się nauczyliśmy wcześniej. Aby wykonać dwutakt z prawej strony, najpierw wykonujemy duży krok prawą nogą, następnie mniejszy krok lewą i na lewej nodze wybijamy się, rzucając piłkę. Tak jak uczyliśmy się wcześniej. Jeżeli jednak chcemy wykonać dwutakt z lewej strony, ruchy pozostają takie same. Zaczynamy od dużego kroku lewą nogą, następnie mniejszego prawą nogą i wybiciu na prawej nodze, rzucając lewą ręką. Przejdźmy do ćwiczeń. Czas na rzuty. Większość z Was chce rzucać za 3 punkty, ale dużo osób nie wie, gdzie się znajduje ta linia. Do tych podstaw przejdziemy w następnym odcinku, jednak chcę pokazać, skąd brać siłę na rzuty z dalszej odległości niż linia osobistych. Jestem obecnie za linią za 3 punkty. Za tej linii wszystkie punkty liczą się za 3 punkty. Siła zawsze bierze się z nóg. Ręce to jest nasz celownik, a nogi to nasz wyrzut. W zależności od wyskoku i od siły nóg są większe szanse, że trafimy z dalszej odległości. Planujemy nagrać za tydzień odcinek o zasadach koszykówki. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. To ja żegnam się z Wami. Siema.